tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Oto słowo Pańskie. Od kilku tygodni wiem, że ten drugi dzień rekolekcji dla Łodzi ma być w ramach uwielbieniowej Łodzi Ratunkowej. I od kilku tygodni miałem w sobie pytanie, czy w takim razie powinienem mówić inaczej. Z racji na młodych ludzi, którzy tworzą to wydarzenie. I chcę powiedzieć, że odpowiedź, do jakiej doszedłem, jest taka, że nie, nie powinienem mówić inaczej. Bo niby właściwie dlaczego miałbym mówić inaczej do młodych, niż mówię do dorosłych? We mnie bardzo mocno, muszę powiedzieć, siedzi i pracuje chyba taka główna myśl, jaką Duch Święty wypowiedział na synodzie biskupów na temat młodych. W każdym razie do mnie to była najważniejsza myśl, która dotarła. I teraz mówię do młodych, którzy tutaj są i którzy są przed swoimi komputerami. Chcę wam powiedzieć, że nie jesteście żadną przyszłością Kościoła. Nie jesteście żadną przyszłością Kościoła. Jesteście jego dniem dzisiejszym. Jak nie będziecie dzisiaj Kościołem, to nie będziecie nim wtedy, kiedy nas starszych zabraknie. I myślę, dlatego skoro jesteście dziś tego Kościoła, to trzeba do was mówić poważnie, nie siląc się na jakieś, nie wiem, szczególne triki, które by waszą uwagę jakoś bardziej mogły pobudzić. Dlatego cieszę się, że po prostu mogę was wciągnąć w główną myśl tych rekolekcji, która się od wczoraj rozwija. Natomiast bardzo mnie ucieszyło, że właśnie w tym dniu będziemy czytać tę Ewangelię, bo ta Ewangelia pokazuje wszystkim, od apostołów począwszy, jako wzór nawet nie was młodych, tylko jeszcze młodszych od was. Nie? No bo wyglądacie na młodych, ale nie wyglądacie na niemowlęta. A tam wziął dziecko i powiedział, nie staniecie się jak one. Tam jest takie właśnie słowo paidios, znaczy, tak naprawdę znaczy niemowlę, takie bardzo małe, małe dziecko. Także jakby to słowo, które rozważamy, ciągnie nas do tego, żeby się zapatrzeć w tych, którzy są młodsi, a nie w tych, którzy są najstarsi. Ci, którzy nie byli wczoraj i nie słuchali wczoraj, to
potrzebują wiedzieć, że tematem tych rekolekcji jest nawrócenie. Nawrócenie. I próbujemy w ciągu tych trzech dni rozważyć takie trzy momenty, w których Jezus wzywał swoich uczniów do nawrócenia. I wczoraj rozważaliśmy właściwie sam początek Ewangelii, werset z pierwszego rozdziału świętego Marka, 15 rozdział, kiedy Jezus mówi do swoich uczniów: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, bo czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boga. I dzisiaj słyszymy drugi tekst, w którym Jezus się zwraca do swoich uczniów. To jest warte zapamiętania, najpierw zauważenia, że aż do tego tekstu, dzisiaj to jest 18 rozdział Mateusza, Jezus, jeśli mówił o nawróceniu, to nie mówił do swoich uczniów i nie mówił o swoich uczniach. Bo od tamtego początku Ewangelii do tego dzisiejszego tekstu zdarzało mu się mówić o nawróceniu, ale wtedy z reguły mówił nie o swoich tych najbliższych, którzy za nim poszli, tylko na przykład mówił o tym, dlaczego mówi w przypowieściach. Mówię w przypowieściach, bo mają zatwardziałe serce, żeby się nie nawróciło. Nie? Ale to jest takie zdanie dość ogólne o wszystkich jego słuchaczach. Jest też taki fragment wcześniej, kiedy mówi o tym, że nie nawracają się miasta, w których dokonał najwięcej cudów, w których dokonał najwięcej znaków. I to jest taki mocny tekst, kiedy mówi tak, że gdyby w Sodomie i w Tyrze i Sydonie działy się takie znaki, jakie się wydarzyły u was, to by się z całą pokorą nawróciły. I więc mówi o innych, ale w tym 18 rozdziale Mateusza w pierwszych 5 wersetach mówi do uczniów. Mówi do nas. Więc mówi do takich, którzy przeszli z nim już kawał drogi. Od tego momentu, kiedy pierwszy raz usłyszeli: nawróć się i wierz w Ewangelię, od tego pierwszego momentu przeszli już za Jezusem kawał drogi. Są już niemal z nim w Jerozolimie. U Mateusza Jezus od początku 21 rozdziału już działa i mówi w Jerozolimie. Więc oni są już z nim właściwie na końcu tej drogi. Przeszli z nim kawał drogi. I on teraz do nich mówi o nawróceniu. Mówi takim słowem mocnym tu tych, którzy nie słuchali wczorajszej nauki, namawiam, odtwórzcie ją sobie, żeby mieć pewną ciągłość. Wczoraj mówiliśmy o tym, że w języku greckim, w którym jest spisana Ewangelia, to słowo nawrócenie może być oddane na dwa sposoby. Albo takim słowem metanoeo, które oznacza zmiana myślenia, albo takim słowem epistrefo, albo strefo, to znaczy tyle, co zmienić kierunek, obrócić się, obrócić się. I tu w tym tekście, który żeśmy słuchali, jeśli się nie nawrócicie, jest użyte to słowo strefo. Jezus mówi, musicie się obrócić. Musicie się obrócić. Myślę, ważne jest zauważyć to, że to dociera do uczniów po długim kawałku drogi z Jezusem. Po długim kawałku drogi z Jezusem.
Niemal na samym końcu drogi oni przychodzą do Niego z pytaniem, a On na to pytanie udziela im, czy reaguje na to pytanie w taki sposób, że to powinno nami wstrząsnąć. To powinno nami wstrząsnąć, jeśli się odnajdujecie w nich, nie? Ale myślę, że tak, niezależnie, nawet najmłodsi tutaj pewnie za Jezusem już jakiś kawałek czasu idą. Pewnie nie bylibyście tak zaangażowani, gdybyście nie mieli tego doświadczenia drogi za Jezusem, która już trochę trwa. I oni, ci właśnie najbliżsi, którzy zanim przeszli taki kawał drogi, przychodzą, stawiają pytanie, na które Jezus udziela wstrząsającej odpowiedzi. Co jest wstrząsające w tym, co On mówi? Wstrząsające jest to, że mówi, może tak być, że nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Nie wejdziecie. To kto jak nie oni? A kto jak nie my? Poszliśmy za Nim, bo powiedział, Królestwo Niebieskie jest pod ręką, jest tuż. Czas jest pełny Królestwa Niebieskiego. Zróbcie krok, wejdziecie w Królowanie Boga. Nie? Poszliśmy za Nim i teraz po tym kawale drogi, jaki przeszliśmy z Nim, On mówi, może być tak, że nie wejdziecie. I to, dlaczego tak mówi, bierze się z tego pytania, które postawili. Bo pytanie, które postawili, brzmi, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? I On słucha tego pytania, jest przerażony tym, że mogą w ten sposób pytać. Ale kiedy mówi, może być, że nie wejdziecie, to pokazuje nam coś bardzo istotnego, że nawrócenie nie jest nigdy jednorazowym wydarzeniem w życiu. Nie jest nigdy jednorazowym wydarzeniem. To nie jest tak, że człowiek się nawrócił i już. Może być tak, że owszem, tak, nawróciłeś się. Znaczy, Jezus cię porwał. Wskoczyłeś w te relacje z Nim. Pociągnął cię tym, kim jest. I idziesz za Nim. I teraz dopiero potrzebujesz nawrócenia, bo na tej drodze zrodziły się w tobie takie ambicje, takie postawy, które Jezus widząc mówi, nie wejdziesz. Ja wiem, że idziesz za mną, ale nie wejdziesz do Królestwa. Czujecie, jak to jest ważny moment, nie? To jest bardzo ważny moment. Nie wejdziesz. To pytanie, które zadali, zdradza to, jak bardzo się pogubili. I właśnie zdradza to, że patrzą w zupełnie złą stronę, że zgubili kierunek. Że ich pociągają teraz zupełnie inne pragnienia niż te, które mieli na początku. Stało się z nimi coś, na co Jezus potrafi zareagować tylko w ten sposób. Musicie się obrócić. Patrzycie zupełnie w złą stronę. Musicie się obrócić. Pytanie brzmiało, kto jest największy.
dosłownie, gdybyśmy czytali ten tekst, to nawet tam jest, kto jest większy. Znaczy, z nich wychodzi taka chęć zestawienia się. Kto jest większy? Kto jest większy? Remigiusz czy Jacek? Wzrost czy masa? Nie no, tylu ludzi zaczęło z Remigiuszem, że jak widzą Jacka, to mówią... A znowu ci mówią, Jacek jest fajny, młody, rześki, trzeźwy. Ten Remigiusz już się zestarzał. No. Ostatnio mieliśmy w fajnej ekipie możliwość głoszenia rekolekcji akademickich. Niektórzy z was może je widzieli. Były przez KUL skierowane do studentów całej Polski. No to ekipa była taka. Ojciec Tomasz Nowak, dominikanin. Ojciec Remigiusz Recław, jezuita. Ksiądz Sławomir Sosnowski, ksiądz diecezjalny, rektor seminarium. Arcybiskup Ryś Grzegorz, nie? Kto jest większy? Kto jest większy? Najlepiej by byłoby włączyć te pliki i zobaczyć tamte, nie? Jaka słuchalność, ilu weszło i jeszcze najlepiej, ile lajków było. Kto jest większy? Zrobiliście tak? Remik, byłeś tam? Nie, znaczy, że jeszcze nie jest pogubiony. Jeszcze nie jest pogubiony. Co się stało? Stało się tak, że chcieli wejść do Królestwa Bożego, ale dzisiaj w centrum ich myślenia nie jest Królestwo Boga, tylko to, jakie im się w tym Królestwie miejsce należy. To znaczy, nie myślą już o królowaniu Boga, tylko myślą o sobie. O sobie. I to jeszcze właśnie w taki sposób, nie, o sobie w porównaniu z innymi, w kontraście do innych. To znaczy, tak naprawdę moje miejsce mnie nie ucieszy, jeśli nie będzie wyższe niż mojego sąsiada. Ale dopiero wtedy jestem przekonany, że warto było do tego miejsca aspirować, bo są ci, którzy siedzą niżej. Nie. To wtedy było warto. To jest to, co się z nimi stało. Dlatego Jezus mówi, potrzebujecie zwrotu. To nie chodzi już o to tylko, że potrzebujecie pomyśleć. Zresztą tak sobie myślę, że gdyby ich zapytać, jakie są ich przekonania, to potrafiliby bardzo ładnie mówić o tym, że w Kościele jest inaczej, że w Kościele się służy, że poszli służyć. Nie? Jak choć myślenie, to pewnie mają dość tak poukładane. Ale oni potrzebują wykonać pewną pracę. Tu nie wystarczy już tylko refleksja. Oni rzeczywiście potrzebują się obrócić. I siedziało we mnie pytanie, dlaczego potrzebują się obrócić? Skąd wynika potrzeba tego zwrotu? Jak to się dzieje? Odpowiedź jest taka, że Jezus wymusza na nich ten obrót, bo siada na ostatnim miejscu. Trzeba sobie wyobrazić ten stół, nie? Wszystko przy nim jest poukładane. To się w języku Kościoła nazywa precedencja. Precedencja oznacza, że Ojciec Święty jest na szczycie stołu, potem są kardynałowie. Ja to przerobiłem na synodzie biskupów. Niby mówiliśmy wspólna droga, bo to znaczy synod. Syn Chodos znaczy wspólna droga. Ale ta wspólna droga wyglądała tak, że na sali Ojciec Święty, kardynałowie. Po kardynałach trzy rzędy arcybiskupów. To ja. Potem myślę, że z pięć albo sześć rzędów biskupów. Kiedyś byłem
pięknie. Potem następne dwa rzędy księży i świeckich, którzy mieli prawo się odezwać. Nie? I to jest precedencja. Wiesz, gdzie siedzisz. Każdy ma swoje miejsce. Tak wygląda nasz Kościół na co dzień. Nie? I teraz wyobraźcie sobie, że jest taka właśnie precedencja. Apostołowie chcą mieć taką precedencję. Pytają się, kto jest największy, bo kto jest większy. Jak się już tak porozsadzali, to wchodzi Jezus i siada na ostatnim krześle. Ja wam mogę powiedzieć, że czasami tak robię, jak mnie gdzieś księża zaproszą na odpust, albo na przykład gdzieś jadę na taką liturgię, gdzie będzie trochę więcej księży. Nie? Zawsze jest takie miejsce dla biskupa, nie? Takie. U szczytu stołu zawsze ma dwa oparcia, przynajmniej dobre oparcie z tyłu też ma, nie? I widzę, co się dzieje, jak siadam, bo ja zawsze siadam gdzie indziej. To jest duży kłopot. I ten kłopot najbardziej bierze się stąd, że ci, którzy tam usiedli najbliżej, to teraz są ostatni. Więc Jezus zrobił coś takiego, że kiedy apostołowie zaczynają się spierać o to, gdzie kto ma przy nim być, to on zajął ostatnie miejsce. Karol de Foucault, jeden z największych świętych początku XX wieku, powiedział tak, że choćby człowiek bardzo chciał, nie jest w stanie w Kościele zająć ostatniego miejsca, bo ostatnie miejsce zawsze jest zajęte. Siedzi na nim Jezus. No i teraz, jakże się wepchał na to jedno z pierwszych miejsc przy tym stole, no to jak on wszedł i usiadł tam, to się przynajmniej musisz obrócić. Bo wygląda na to, że patrzyłeś w złym kierunku. Jak chcesz się popatrzeć znowu na Jezusa, to musisz się obrócić do Niego. To jest pewien obraz, a rzeczywistość jest o wiele piękniejsza, bo ta Ewangelia ma przedłużenie w tym, co będziemy rozważać już niedługo, za dwa dni w Wielki Czwartek. Wielki Czwartek, Ewangelią dnia, jest opis tego, jak Jezus przepasał się prześcieradłem, wziął miednicę i zaczął myć nogi uczniom. Dlaczego to zrobił? Dlatego, że jak wchodzili na ostatnią wieczerzę, to jeszcze się kłócili, gdzie kto ma być przy tym stole. To nie tylko przed Jerozolimą, tak jak to opisał Mateusz w 18 rozdziale, nie przed Jerozolimą. Poszli z nim dalej, po tym pouczeniu, poszli z nim dalej i jak wchodzili na ostatnią wieczerzę, to się dokładnie o to samo kłócili. To nie jest tak, że ja się chcę wyżywać na apostołach. To jest tak, jak to pokazuje, jak mocno to w nas siedzi. Jak to jest trudne do zmiany. Możesz wszystko wiedzieć na ten temat i możesz odmieniać słowo pokora, służba przez wszystkie przypadki. Ale to jest, to w nas siedzi jako niesamowita jakaś skłonność. To, co Kościół nazywa zarzewiem grzechu. To jest nic innego, tylko pycha. Nie? Obok chciwości, nieczystości, trzy główne słabości w człowieku. Nie? I teraz, kiedy on widział, jak się spierają o to, gdzie który będzie leżał na tej ostatniej wieczerzy, wziął miednicę z wodą, zaczął im myć nogi, bo to jest czynność niewolnika. Czyli wy się spieracie o miejsce, ja dla siebie biorę nie miejsce, tylko los, tylko funkcję, tylko posługę niewolnika.
Kiedyś to bardzo do mnie dotarło. To znaczy, to nie jest poezja, to nie jest tylko sam ten gest umycia nóg. Jezus wybrał stan niewolnika. Zapłacono za niego 30 srebrników. Tyle, ile się płaciło za niewolnika. Umarł na krzyżu śmiercią niewolnika. Co my z tym zrobimy, że nasz Pan jest niewolnikiem? To jest nie do uniesienia. I jest niewolnikiem z wyboru. Nie, żeby się taki urodził. Nie, żeby go takim uczyniono. Tylko z wyboru. Bóg, który jest wszechmocny. Bóg, który jest Panem Wszechświata. Z wyboru jest niewolnikiem. Co my z tym zrobimy? My jesteśmy tym przerażeni. My jesteśmy tym przerażeni. Uczymy wszystkich na religii, może was też tak uczyliśmy, nie? Że Kościół zawsze zwalczył z niewolnictwem. Tak? Starożytny Kościół niewolnika nie święcił na księdza. Jeśli niewolnik miał zostać kapłanem, albo jeszcze nie daj Bóg biskupem, to musiał być najpierw wyzwolony. Już w pierwotnym Kościele było nie do pomyślenia, żeby niewolnik mógł mieć święcenia. To nas przeraża taka perspektywa, nie? Że co, że tym najważniejszym ma być ktoś, kto jest niewolnikiem? Wszystko tylko nie to. Wszystko tylko nie to. Ta Ewangelia, którą odczytałem, zaczynała się od słowa w tym czasie. Tak? Znaczy, Mateusz dobrze wie, kiedy to się stało, jaki jest najbliższy kontekst tej rozmowy o tym, kto jest najważniejszy. Macie być jak dzieci. Nie? Macie być jak dzieci, bo ja jestem, kto przyjmuje dziecko, mnie przyjmuje. Nie? Jezus się utożsamia z tym najmniejszym, nie z tym największym. Jaki jest kontekst dla tej historii? Kontekst jest chyba rzadko bardzo czytany fragment Ewangelii o tym, jak świętego Piotra pytają poborcy podatków. Wasz nauczyciel nie płaci podatku. A Piotr wchodzi do domu, a Jezus mówi: idź, weź wędkę, złowisz rybę, znajdziesz w jej pyszczku statera, czyli monetę. Idź i zapłać podatek za mnie i za ciebie. Więc Piotr musiał być zdumiony, bo on nie zdążył Jezusowi opowiedzieć w ogóle całej tej historii. Idź tam, złapiesz tę rybę. Ale Jezus tłumaczy, o jaki podatek szło. Szło o podatek, który każdy dorosły Żyd płacił na świątynię. Ten podatek właściwie istniał już od czasów mojżeszowych. W Księdze Wyjścia jest napisane o tym, że każdy Żyd dorosły powinien złożyć ofiarę, która jest okupem za jego życie. Tak? Okupem za jego życie. Tak jak ten fragment jest przetłumaczony na grekę, to tam pada takie słowo litron. Litron to jest właśnie cena niewolnika. Cena niewolnika. Okup za życie. Czyli jakby ten podatek miał uświadomić dorosłemu Żydowi tak. Byłeś niewolnikiem, jesteś wyzwolony. Otrzymałeś życie. Otrzymałeś życie. Nie żyjesz sam ze siebie. Przyszło do ciebie jako dar. Od kogoś, kto jest dawcą życia. Nie? Jesteś wezwany, żeby się odwdzięczyć Bogu za życie i za wolność. Znowu nic wielkiego. Zapłacić te raz na rok
jakiś taki dość mizerny grosz. Nie? Ale znaczenie jest istotne, że ta ofiara, którą składasz, jest wdzięcznością Bogu za życie i za wolność. Czy Jezus płaci, ma to płacić? Jezus ma to płacić? Co? To nie On daje życie? Nie On daje wolność? Jeszcze ma za to płacić? Piotr, zapłać za siebie i za mnie. Znaczy, rozumiecie coś z tego? Jak On odwraca w ogóle porządek? On nam daje życie, On nam daje wolność i jeszcze za to płaci? No przecież On o tym mówi do Piotra. Piotrze, królowie od kogo wymagają opłat? Od synów czy od obcych? Od obcych. Czyli synowie są zwolnieni. Tak, synowie są zwolnieni. Ale idź i zapłać im ode mnie. Czyli ja, syn, mam prawo nie płacić, ale płacę. Ilu z nas traktuje to miejsce, które mam, które dostałem, jako uzasadnienie, że wreszcie czegoś nie muszę? Wreszcie czegoś nie muszę. Bo to miejsce, na którym jestem, zwalnia mnie wreszcie z tego, nie? Wreszcie mnie z tego zwalnia. Tak sobie myślę, powiem o sobie, nie? I o moich braciach. Naprawdę rzadko księża rzucają na składkę. Żeby było jasne, nie chodzi o to, że księża nie są ofiarni. Jedno z najpiękniejszych przeżyć, jakie mam w Łodzi, to jest to, że kiedyś na rekolekcjach kapłańskich powiedziałem właściwie dwa zdania i księża obecni na tych rekolekcjach zrzucili się tak, że kupiliśmy samochód dla hospicjum domowego. Za jedną składkę. Więc nie mówię tego po to, żeby, broń Boże, sponiewierać księży, ale znaczy ja nie płacę. Wy tam zrzućcie się na te potrzeby. Ja jestem już zwolniony przez to miejsce, na którym siedzę. Nie, Jezus odwraca ten porządek mój. Właśnie jako syn mam potrzebę zapłacić. Może gdybym był obcy, to bym się zwolnił. Szukałbym wytłumaczenia. Ale jako syn nie mam wytłumaczenia. Nie chcę z niego korzystać. Nagłe odwrócenie porządku. Nagłe odwrócenie porządku. I oczywiście wtedy, kiedy my się obracamy w stronę Jezusa, żeby Go zobaczyć, to na szczęście, nie, ten obrót wynika stąd, że my jednak gdzieś w sercu wiemy, kto jest największy w Królestwie Bożym. Znaczy, największy w Królestwie Bożym jest Jezus. I właściwie dlategośmy za Nim poszli. Dlategośmy za Nim poszli, bo On stanął przed nami i powiedział: czas się wypełnił, Królestwo Boże jest pod ręką. Wejdź w to. Czyli poszliśmy za Nim dlatego, że każdy z nas za tym tęsknił, żeby doświadczyć władzy Boga nad sobą. Ale w takim konkrecie, że jestem uporządkowany przez Niego, że dzięki Niemu wiem, co jest pierwsze, co drugie, co trzecie. Dzięki Niemu wiem, co jest dobre, co złe. Dzięki Niemu wiem, co warto, a czego nie wolno. Właśnie dzięki Niemu wreszcie mogę przeżywać jakiś pokój, jakieś uładzenie w środku. Nie tęsknicie za tym? Każdy z nas za tym gdzieś tęskni, nie? Żeby wreszcie być jakoś poukładanym wewnątrz.
Ktoś się boi władzy Chrystusa nad sobą, a ktoś się boi władzy dziecka, a ktoś się boi władzy niewolnika. Nie, nie boimy się. Nie mamy poczucia, żeby nam coś zabierał. Nie mamy poczucia, żeby nas okradał. Więc my wyczuwamy, tak, to jest szczęście. Obracamy się w jego stronę, żeby zobaczyć, ty jesteś pierwszy, ty jesteś największy, ty jesteś najważniejszy. Dlategośmy za Tobą poszli, żebyś był w naszym życiu królem. Ale teraz po tym kawałku drogi odnajduję w sobie ambicje, których nie miałem wtedy. Postulaty, których nigdy bym w ogóle nie ośmielił się pomyśleć, a teraz potrafię je wypowiedzieć. Moja własna ambicja mnie roznosi. Nie? I dlatego potrzebuję się obrócić. Bo się okazuje, że potem jak poszedłem za Nim, bo chciałem, żeby panował w moim życiu, to po tej całej drodze teraz stawiam siebie w centrum. Siebie w centrum. I to jest dramatyczny moment. Tak dramatyczny, że Jezus mówi: uważaj, bo nie wejdziesz. Nie wejdziesz w tę rzeczywistość, na której ci zależało, o którą ci szło. Nie wejdziesz. Ten obrót kiedyś Ojciec Święty nazwał przepięknie przewrotem kopernikańskim. Pamiętam, jak to pierwszy raz usłyszałem, myślę, o co papieżowi chodzi? Nie? A potem sobie przypomniałem, o co szło Kopernikowi. Tak? Znaczy, Kopernikowi szło o to, co wokół czego się kręci. Co wokół czego się kręci. Apostołowie, jak wchodzili do Wieczernika, apostołowie w 18 rozdziale Mateusza chcieli, żeby się wszystko kręciło wokół nich. Wokół mnie się kręci. Gdzie jest to moje miejsce? Więc to, czego szukali, tak naprawdę szukali swojej chwały, swojej wagi. Przewrót kopernikański dokonał się w dzień Pięćdziesiątnicy, więc jak widać, to nawrócenie dość długo trwało. Nie było takiego. Nie. Od 18 rozdziału Mateusza do Pięćdziesiątnicy jest ho, 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 jaki czas. Ale jak wyszli w Duchu Świętym z Wieczernika, to Łukasz napisał, że wychwalali wielkie dzieła Boże. Czyli wyszli, żeby oddawać chwałę Bogu. To, co robicie tu w tak niesłychanie piękny sposób, z flagami, gestami, śpiewem, oddajecie chwałę Bogu. Wielka modlitwa uwielbienia. Uwielbieniowa łódź ratunkowa. Uwielbienia to jest ratunek dla człowieka. Uwielbienie to jest ratunek dla człowieka. Ratunek. To jest moment nawrócenia. Nie? To jest moment przewrotu kopernikańskiego. Kiedy wychwalasz Boga i zaczynasz się z innymi kręcić wokół Jezusa. On jest w centrum. On jest w centrum, dlatego jest przewrót kopernikański. Nie chcesz, żeby Jezus i wszyscy kręcili się wokół Ciebie. Tylko Ty chcesz wejść na orbitę wokół Jezusa i wszystko wokół Niego. I z innymi wokół Niego.
To jest to, czego dokonuje Duch, kiedy nas nawraca. I to jest to, co się dzieje na uwielbieniu. Papież Franciszek mówi: niesłychanie wielkie, piękne rzeczy o modlitwie uwielbienia. Także o tych wszystkich formach, które się pojawiły, które są uwielbieniem Boga w geście, w ruchu, w tańcu. Wszystko to jest niesamowicie ważne, dlatego że koncentruje nas, skupia nas na Panu. Jest dla Niego. I o ile jest dla Niego, o tyle odwraca nas od siebie. Odwraca nas. To jest właśnie to słowo strefo. Obróćcie się. Jak się nie obrócicie, nie wejdziecie do Królestwa. Takich przykładów jest bardzo wiele. Ja patrzę z przerażeniem na zegarek. Muszę skończyć, nie? Muszę skończyć, ale to jest ciągłe wyzwanie w Kościele. Żartowałem sobie trochę, patrząc na ojców Remigiusza i Jacka. Jak nie chcecie takich żartów, Remigiusz czy Jacek, to otwórzcie sobie pierwszy list do Koryntian. Od czego się zaczyna? Ja jestem Pawła, a ja Apollosa, a ja Kefasa. A który jest lepszy? Ale w ogóle to chodzi nie o to nawet, który z nich jest lepszy, tylko że ja przy nim jestem lepszy. My, ci od Kefasa są prawdziwi. Nie. Ci od Pawła są prawdziwi. Nie. Ci od Apollosa są prawdziwi. A czwarte ugrupowanie w tym gronie to mówi: a ja jestem Chrystusa. O! A wy w ogóle nie jesteście od Chrystusa. Wy od Apollosa, od Pawła, od Kefasa. Nie. My jesteśmy od Chrystusa. My. Nie. Pierwsze pokolenie chrześcijan. I Paweł na to patrzy, pewnie tak samo przerażony jak Jezus, kiedy słuchał tych 12. Nie. 3 rozdziały zajęła mu odpowiedź na to. 3 rozdziały pierwszego listu do Koryntian. I pod koniec trzeciego rozdziału dochodzi wreszcie do tego, żeby powiedzieć: ludzie, Paweł jest wasz, Apollos jest wasz, Kefas jest wasz, a wy jesteście Chrystusa. A Chrystus jest Boga. I to jest przewrót kopernikański, nie? Remigiusz jest wasz, i Jacek jest wasz, i Grzegorz jest wasz, a wy jesteście Chrystusa. Jak nie ma czegoś takiego, postawiliśmy Kościół na głowie. I każdy z nas wymaga głębokiego nawrócenia, obrócenia się. Bo się kręcimy wokół siebie, zamiast kręcić się wokół Jezusa Chrystusa. Nie. Jak nie staniecie się jak dzieci. Słuchajcie. To jest na każdym bierzmowaniu. Nie? Bierzmowanie. Patrzę, kto tutaj. Iga, chodź na chwilę. Tak jakbyś tu mogła tak stanąć. Słuchajcie. W bierzmowaniu są 2 znaki, nie? Ci tam młodzi bierzmowani pamiętają. Jeden jest taki. To jest gest taty nad dzieckiem. W ogóle trzeba zachować dystans, ale... Dobrze ci? Bardzo. Tak, liczyłem na to. Powiedziała, że bardzo. Bierzmowanie pokazuje, jesteś dzieckiem. Jesteś dzieckiem. A potem to dziecko namaszczamy. Co to znaczy? Idź się bij na arenę. Namaszczano zapaśników. Wysłaliście kiedyś dziecko do bitki?
kiedy się wysyła dziecko, kiedy w ogóle, jak można myśleć o dziecku i o walce, nie? Dziękuję Ci, Inga, bardzo. Ja Wam powiem, jak można myśleć o dziecku i o walce. Otóż dziecko można posłać do walki tylko wtedy, jak za nim idzie jego tata. Albo przynajmniej starszy brat. To wtedy będą się tego dziecka bać. Ale jak takie małe dziecko idzie do walki, nie, to ci, co są poważni, się śmieją. Tylko im śmiech na ustach gaśnie, jak zobaczą, kto wyszedł zza rogu. Nie? Wyszedł ojciec. No to pogadajmy. Nie? Ja wiem, ja mam starszego brata. Nieraz interweniował w sprawach beznadziejnych. Nie? Jeszcze czasem kolegów wziął, to przybiegli, to wszyscy się mnie bali. Byłem najmniejszy w klasie, ale wszyscy się mnie bali. Miałem brata 4 klasy wyżej. Jak jesteś mały, to oddajesz pierwszeństwo Bogu. To oddajesz pierwszeństwo Bogu. Jezus był mistrzem maleńkości, bo przy nim wszyscy wiedzieli, że Bóg jest mocny. Że Bóg jest mocny. Dlatego był mistrzem maleńkości. Kiedy nam najmniej na sobie zależy, kiedy się stajemy jak dzieci, kiedy się stajemy coraz mniejsi, otwiera się przestrzeń do działania Boga. Wtedy wszyscy wiedzą, kto jest w Kościele ważny. Im my jesteśmy więksi, tym mniej jest tej przestrzeni, żeby Bóg mógł być zobaczony. Nie? W Kościele dojrzewa się do dziecięctwa. W Kościele się rośnie do dziecięctwa. Dlatego bierzmowanie nazywa się sakramentem ku dojrzałości chrześcijańskiej. Masz być dzieckiem, które potrafi się zmagać na arenie, w zapasach. Nie bój się, bo nie ty będziesz się bić. Tylko Bóg, na którego wskazujesz też swoją maleńkością. Nie. I ostatnia myśl, absolutnie ostatnia. Bo jak widać, to nawrócenie, o którym jest mowa w 18 rozdziale Mateusza, dotyczy przede wszystkim moich relacji z Jezusem, ale też dotyczy relacji między nami. Właśnie, żebyśmy się przestali sadzić nad siebie, kto wyżej, kto niżej, kto pierwszy, kto drugi, kto ma które krzesło. Nie. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy ciałem. Bardzo pięknie o tym pisze święty Paweł, też w pierwszym liście do Koryntian, ale w 12 rozdziale. I tak, Duch nas łączy w jedno ciało i tak postępuje, że te członki ciała, które są najbardziej wstydliwe, te stają się przedmiotem naszej największej troski. Nie zajmujemy się wiele tymi członkami naszego ciała, które o szacunek potrafią zadbać same z siebie, ze swojej natury. Natomiast Duch nas tak prowadzi do tego, że jesteśmy ciałem, żeby nie było między nami rozdwojenia. W Kościele nie ma wtedy ludzi, którzy są ważniejsi i mniej ważni. Bo ci, którzy by się wydawali mniej ważni, to właśnie ci przez Ducha są otaczani szczególnym szacunkiem. Więc to nawrócenie nie tylko nas ustawia we właściwej relacji do Jezusa, że dokonuje tego przewrotu kopernikańskiego, że tak, On jest w centrum, wokół Niego się moje życie toczy, ale też dokonuje mojego, to nawrócenie obejmuje też moje relacje z innymi. Znaczy, jeśli ktoś teoretycznie w tym ciele, jakim jest Kościół, jest ode mnie niżej, to należy mu się ode mnie większy szacunek, żeby nie było rozdwojenia w ciele. Nie? No i to jest to,
czego dokonuje w nas Duch Święty, i tak myślę, że bez Niego to się nie dokona. Dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, klikając dzwoneczek. Jeśli tylko możecie nas jakoś wesprzeć, to w opisie tej transmisji macie takie możliwości. Czy to numer konta, czy Patronite, czy bezpośredni szybki przelew. Bardzo Wam dziękujemy za każde wsparcie. I żeby kontynuować modlitwę, kliknijcie tutaj teraz ten teledysk, aby dalej być w obecności Bożej jeszcze przez chwilę. Dzięki wielkie, do zobaczenia.